już delegację wieńcową. Jako pierwsza w Korowodzie prezentuje się gmina Konopnica, a to jest wieniec tradycyjny wykonany przez koło gospodyń wiejskich. Na pewno jeszcze Państwo dzisiaj zobaczycie i usłyszycie. Dwójcik wicestarosta, członkowie zarządu powiatu w Lublinie, Dariusz Gajo, Anna Grzywaczewska, Edward Jarzyn. Znam, który znajduje się trzeci kostki. Kolejny wieniec współczesny, który został wybrany przez koło. A gmina Bychawa prezentuje wieniec tradycyjny, wykonany przez sołectwo Wola Gałęzowska. Wieniec to tradycyjna korona owita ze zbóż pszennych, żyta, owsa i jęczmienia. Udekorowany został kwiatami ziołami, które zostały wyklejone słomą ze zbóż. Wnętrze kielicha misternie wyłożono kłosami pszenicy, a także umieszczono tam dwie kiście winogron wyklejone z prasowaną słomą. Witam Urszula Baździol, członek zarządu powiatu Lublin, pani Anna Grzywaczewska. Gmina prezentuje wieńce tradycyjne wykonane przez mieszkańców Kalinówka wraz z sołtysem panią Renatą Rysią z rodziną oraz radą sołecką. Jest to okazało się, że to jest Żabia Wola, radną panią Halinę Malicewską, sołtysa panią Irenę Kowal. Krótka charakterystyka, wieniec w kształcie postaci anioła, który symbolizuje anioła. Gmina Jabłonna, kolejny wieniec, tym razem współczesny, wykonany przez koło gospodyń wiejskich w Wierciszowie. W kształcie korony konstrukcja wieńca okręcona jest dziarnami pszenicy. Urszula Szacon, gmina prezentuje dwa wieńce tradycyjne. Pierwszy został wykonany przez koło gospodyń wiejskich z piętrówka. Wieniec w kształcie kuli symbolizującej planetę, zwieńczony koroną, wykonany jest z różnych rodzajów zbóż. Korona wpleciona w centrum.